Coraz częściej dostaję od Was pytania, w jaki sposób wpłynie złożenie PIT-u 2 na wysokość mojego wynagrodzenia. Do początku tego roku głównym przeznaczeniem tego formularza było zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek do 30 tysięcy złotych. Oczywiście to nie oznacza, że zapłacimy o 30 tysięcy złotych mniej podatku, ale kwota wolna od podatku 30 tysięcy złotych pomnożona razy 12% podatek daje nam 3600 zł ulgi. I taką ulgę możemy skonsumować przez cały rok, stosując kwotę zmniejszającą podatek 300 zł miesięcznie. 3600 podzielone przez 12 miesięcy daje nam 300 zł, to jest kwota zmniejszająca podatek. Czyli dla przykładu, osoba, która zarabia na podstawie umowy o pracę 5000 zł brutto i nie zastosuje kwoty zmniejszającej podatek, czyli nie złoży PIT-u 2, zapłaci 488 zł podatku. Jeżeli natomiast złoży PIT-2, zapłaci o 300 zł podatku mniej. W konsekwencji otrzyma 300 zł więcej na rękę miesięcznie wynagrodzenia. W tym roku jednak można podzielić tę kwotę na dwóch lub trzech płatników, co oznacza, że te 300 zł możemy podzielić między dwóch pracodawców po 150 zł, potrącając od podatku u każdego z nich. Można podzielić tę kwotę również na trzech płatników, czyli podzielić kwotę 300 zł, kwotę zmniejszającej podatek, na 3 daje nam 100 zł u każdego z płatników. Kwota ulgi miesięcznej od podatku. Od stycznia o kwotę zmniejszającą podatek mogą również zawnioskować osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Na nowym formularzu PIT-2 znajdują się również oświadczenia i wnioski, które do tej pory podatnicy mogli składać w innej formie, na innych drukach. Jest to m.in. oświadczenie o preferencyjnym rozliczeniu podatku dla osób rozliczających się z małżonkiem lub osób samotnie wychowujących dzieci. Jest tam również oświadczenie o zastosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, kiedy dojeżdżamy do pracy z innej miejscowości i nie otrzymujemy dodatku za rozłąkę, możemy pomniejszyć podstawę opodatkowania, a różnica w zastosowaniu podstawowych i podwyższonych kosztów uzyskania przychodu znowu daje nam zmniejszenie podatku w większości przypadków o około 6 zł miesięcznie. Na nowym druku PIT-2 możemy również złożyć wniosek o stosowanie zwolnienia z tytułu ulgi dla rodziców 4+, dla osób powracających z zagranicy lub z tytułu ulgi dla seniorów. Osoby, które korzystają ze zwolnienia podatkowego dla osób do 26 roku życia, mogą również zrezygnować z zastosowania zwolnienia podatkowego na tym formularzu. Dodatkowo od tego roku osoby zatrudnione na umowę o pracę mogą złożyć oświadczenie o zaniechaniu poboru podatku, jeżeli ich dochody roczne nie przekroczą 30 tysięcy złotych. Do tej pory z tej możliwości mogły korzystać tylko osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.